Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Miałem zupełnie inne plany na dzisiejsze nagranie, ale stwierdziłem, że coś przyjemnego. A przyjemne przyjemności czekały na mnie dwie w lodówce, mianowicie dwa piwa z Maltgardena z kokosem. Nie mogłem się zdecydować, znaczy powiem szczerze, że tłumaczyłem sobie, że jedno wystarczy. Ale potem stwierdziłem, no ale które wybrać. Spróbuję obu, no. Window Blinds Down, czyli jak rozumiem rolety w dół, czy zasłony w dół. Free the Parrots, czyli uwolnić papugi. Słówko co do etykiet. Etykiety ok. Natomiast no, muszę sprostować, w jednym z poprzednich filmów z piwami, dwoma hazy ipkami na Sabro, to było Delayed Spaceship i to drugie, powiedziałem, że etykiety są, czy te obrazki tutaj, te mazy, że to są ze stoka. Otóż podobne można na stokach znaleźć, ale te nie są. Te nie są, robione są za każdym razem ręcznie, co zresztą pokazywał i Maltgarden, i Ostex, i sam twórca, czyli Sebastian Ploszaj. Także prostuję. Przepraszam za takie sugestie niepoparte niczym. Poza tym, że podobne można rzeczywiście znaleźć. Takie mazy można znaleźć na stokach, ale te nie są ze stoków. Druga sprawa, to nie tyle prostuje, ale precyzuje, że jakkolwiek w wielu z tych piw, które dostałem w parce z Maltgardena, są użyte aromaty, czyli naturalne substancje aromatyczne pozyskane z jakichś tam składników, tak w tych dwóch piwach po wczytaniu się w skład tych aromatów nie ma. Specjalnie dopytałem, czy jak nie ma, to nie ma. Nie ma. Więc mamy tutaj Free the Parrots, czyli Coconut Imperial Stout i Chocolate Coconut Imperial Stout. Składniki, lećmy może, bo będą się powtarzać, bo chyba piwo bazowe jest to samo, więc tak, woda, słód jęczmienny, płatki owsiane, słód żytni, słód pszeniczny, kokos 6% i tu, kakao 2%, ziarna kakaowca 2%, czyli już 4%, laktoza, tutaj tylko laktoza, chmiel i drożdże. I tu też chmiel i drożdże. Czyli teoretycznie mniej bogate powinno być Free the Parrots, czyli uwolnić papugi, bo nie ma tego dodatku kakao. Co ciekawe, jeżeli to jest aż 4%, to nie powinno wpływać na obniżenie zawartości alkoholu? Nie wiem. Kapsel Golas. Oba piwa uważone w Bytowie. Tak. Spróbujmy zatem. Za teorią, że piwa są bez aromatów, chociaż nie. Chciałem powiedzieć, że będzie przemawiać to, że jest brak piany, ale nie, jednak się utworzyła. Jednak się utworzyła. O, no pięknie pachnie. Kokos, piękny. Ah, bounty. Smak raju. Pięknie kokosowo pachnie. Niesamowicie gładkie. Kokosowe. Gorzka czekolada. Ta gorzka czekolada z lekką taką goryczką, ale taką czekoladową. Niesamowicie gładkie, niskie wysycenie, alkohol niewyczuwalny. No piękne, piękne piwo.
Słodkie, bez wątpienia. Czekoladowe, ale bardzo kokosowe. Powiem tak, żeby już jakby zamknąć temat. Już go zamykam tyle razy i końca nie widać. Na pewno, jeżeli widzę aromaty, jestem mniej skłonny do zakupu. Więc jeżeli tu nie widzę, to jestem bardziej pozytywnie nastawiony do danego piwa. Natomiast na pewno najgorszą rzeczą, jaką może być, to kłamstwo. Kłamstwo mi się brzydze. Więc jeżeli by się okazało, że aromatów nie ma na etykiecie, a wiem, że tak było w przypadku jednego piwa, ale podobno tylko jednego, a jednak by były, no to bardzo by mnie to ubodło, bardzo by mnie to zabolało. Ale już zostawmy to, naprawdę. Tutaj też się w końcu wytworzyła jakaś piana. Piana ciemniejsza generalnie, no zakładam, że od tego kakao. No, pięknie pachnie, ludzie kochani. Nie wiem, które piękniej. Na pewno Fruit de Parrots bardziej kokosowo. Ale tu też kokos wyczuwalny. Bardziej czekoladowe, co było do okazania, co było do udowodnienia. Troszkę bardziej kwaskowy, właśnie taką kwaskowością gorzkiej czekolady, ale też niesamowicie gładki, słodki. Mam wrażenie, że trochę mniej odczuwalna słodycz. Tak. Mniej odczuwalna słodycz. Kokos wyraźniejszy we Fruit de Parrots, aczkolwiek tutaj też wyraźny. No słuchajcie, jak ktoś lubi kokos w piwie, to będzie bardzo zadowolony. To będzie bardzo zadowolony. Genialne piwa. Nawet bez tego kokosa by były genialne, bo są tak gładkie, jedwabiste. Leją się po prostu po podniebieniu, po języku taką likierowym takim, takim likierem czekoladowym. Do tego dochodzą te nuty kokosowe. Tutaj jeszcze bardzo wyraźne nuty gorzkiej czekolady. O, nawet chyba kawałek kokosa tutaj mi się pojawił. No nie potrafię powiedzieć, który mi bardziej smakuje. Oba są genialne, naprawdę. Chyba... Znaczy tak, zgodnie z tym, co znowu można było oczekiwać, Window Blinds Down jest bardziej złożone. Więcej się dzieje. Bardziej goryczkowe, bardziej palone. Ale wciąż kokosowe. Przy czym tutaj nie mam takiego wrażenia bounty, a bardziej gorzkiej czekolady, której są zatopione wiórki kokosowe. Fruit de Parrots w porównaniu side by side wypada ciutkę
nie chcę powiedzieć ubogo czy ubożej, ale prościej. Prościej, mniej skomplikowane jest. Natomiast jest trochę słodsze, jest przez to bardziej kokosowe, bardziej jest ten efekt Bounty w płynie. Oba są genialne, oba są genialne. Wydaje mi się, że gdzieś kosztują około 20 zł, to jest naprawdę uczciwa cena. To jest uczciwa cena, to są naprawdę świetne piwa. Genialne, no są to sztosy, są to sztosy. Powiem tak, nawet jakby były z aromatami, to one nie są przegięte, nie są ten, a jeśli nie są, to naprawdę szapoba, róbcie tego więcej, to są naprawdę świetne, świetne, świetne piwa. Niesamowite. Aż strach myśleć, co by było, gdyby dołożyć, znaczy obawiam się, że mogłoby tylko przytłumić, jeżeli by dołożyć tu beczkę. Nie wiem, jak to zrobiono, ale piana jest, tłuszczu nie ma, chociaż tutaj mówię, jakiś kawałek takiego jakby wiórka kokosowego zauważyłem. Jedwabiste, kokosowe, czekoladowe, genialne. Genialne pastry stouty. Alkohol niewyczuwalny. Słodycz. Czekoladowość, kokosowość. No, no sztosy. Po prostu sztosy. Piękne piwa. Wasze zdrowie.